Poranek Radia Tok FM. 7:44 i gościem poranka jest pan Bartosz Arłukowicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik premiera do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Mam tutaj dzisiejszy nasz dziennik, tak się złożyło. Resort pracy mówi, że zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego bez zmian i wielki tytuł. Jest sprawa dla Arłukowicza, przekazuje gazetę. Dzień dobry. Jest sprawa dla Arłukowicza, czy nie? Czytałem ten artykuł z samego rana. Rozmawialiśmy z rodzicami i opiekunami dzieci niepełnosprawnych. Był taki moment, kiedy spotkaliśmy się w kancelarii premiera i oczywiście sprawa jest mi znana. I patrzę na tę sprawę z dwóch punktów widzenia. Pierwszy punkt widzenia to lekarz. Człowiek, który pracowałem przez bardzo wiele lat, kilkanaście lat z dziećmi bardzo ciężko chorymi w szpitalu i znam tę sprawę i znam ten problem. Wiem, jak bardzo trudną sytuację mają rodzice i dzieci, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Z drugiej strony patrzę na tą sprawę ze strony polityka. I oczywiście znamy sytuację i wiemy, że jest bardzo trudna i wymaga zmian. Na pewno wymaga zmian. Zasiłek pielęgnacyjny jest zasiłkiem, który jest zasiłkiem za niskim i oczekujemy tego wszyscy, że sytuacja osób opiekujących się niepełnosprawnymi będzie się w Polsce polepszała. Ale na pewno nie jest to zmiana możliwa do przeprowadzenia w jeden dzień. To nie jest tak, że jednym podpisem czy jednym ruchem możemy zwiększyć świadczenia finansowe dla osób niepełnosprawnych. Ale problem jest znany, o problemie dyskutujemy, rozmawialiśmy z rodzicami, mało tego, mamy zamiar spotkać się w dalszym ciągu w kancelarii premiera po to, żeby rozwiązywać problemy systemowo. To nie jest problem tylko i wyłącznie tego zasiłku, ale w ogóle całościowego podejścia do państwa. Ale jakiej całości? W takim razie ja myślę, że tutaj trzeba rozmawiać w ogóle o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. To jest bardzo ważne wyzwanie. Tej dyskusji nie wolno zamykać tylko i wyłącznie do budowania podjazdów, ale do całego systemu aktywizacji społecznej tych ludzi, do wciągania ich w aktywność społeczną. Choćby dzisiaj udaje się do jednego z miast po to, żeby rozmawiać o sytuacji studentów niepełnosprawnych, możliwości ich kształcenia i kończenia edukacji na najwyższym z możliwych poziomów. Więc oczywiście dyskusja niepełnosprawnych to jest dyskusja wieloaspektowa. Zasiłek pielęgnacyjny to sprawa, którą należy rozwiązać. Sytuacja finansowa państwa jest jaka jest i dzisiaj składanie obietnic, szczególnie w okresie przedwyborczym, byłoby niepoważne i chciałbym tego uniknąć. Do problemu niepełnosprawnych trzeba podejść całościowo i na pewno problem zasiłku pielęgnacyjnego jest nam bliski. Ja uważam, że jest on za niski i wymaga korekty. Panie ministrze, czy to nie jest tak, że pan rzeczywiście spotyka się z ludźmi, interweniuje w pojedynczych sprawach, jak chociażby ostatnio w przypadku tej fundacji bankrutującej pana Smolenia. Tylko że tak w sensie, nie wiem, projektów, jakichś konkretów, niewiele z tego wynika. No, panie redaktor, proszę pozwolić dokończyć projekty, które rozpoczęliśmy. To nie jest tak. To nie jest projekt tej działalności nie jest rozpisany na 5 miesięcy. Oczywiście znam te wszystkie uwagi, które mówią o tym, że w 5 miesięcy nie da się zrobić, a ja pani powiem, że się da. Pracujemy dwutorowo, pracujemy w takim szybkim, krótkim wymiarze w sprawach, które da się załatwić kilka tygodni czy miesięcy, ale pracujemy także nad projektami wieloletnimi. I ja mam nadzieję, a właściwie jestem przekonany, że niezależnie od tego, jak będzie wyglądała polska scena polityczna po wyborach, kto będzie rząd budował i niezależnie od tego, kto będzie Polską rządził, to stanowisko jest potrzebne, dlatego że proces takiego wykluczenia społecznego w Polsce jest. Takie zjawisko zachodzi i ci ludzie wymagają zmian systemowych. I to jest ważniejsze od spraw indywidualnych. Oczywiście tych spraw indywidualnych jest całe mnóstwo. Zaś Fundacja Smolenia jest też przykładem tego, w jaki sposób należy pomagać fundacjom, w jaki sposób gromadzić wokół fundacji wolontariuszy, albo w jaki sposób na przykład pozyskiwać środki dla fundacji. My na przykładzie Fundacji Smolenia chcieliśmy pokazać, w jaki sposób i gdzie można szukać środków finansowych. Poza tą krótkoterminową pomocą finansową, która tam będzie, to jednak trzeba odbudować cały system finansowania tej fundacji, a także wielu innych fundacji w Polsce. Zdaje pan sobie sprawę z tego, że w kampanii wyborczej, gdzie startuje pan z Platformy Obywatelskiej, będzie pan pytany właśnie o konkrety, a nie o deklaracje. I co pan będzie odpowiadał? No, panie redaktor, z konkretów choćby to, że dzisiaj już jest w Sejmie złożona ustawa umożliwiająca zatrudnianie pielęgniarki w szkole. No to jest jednak konkret. Wydaje się, że wczesna profilaktyka, diagnoza i możliwość tego, aby pielęgniarka na stałe była, szczególnie w tych szkołach mniejszych, mających po 200, 300, 400 uczniów, żeby ta pielęgniarka mogła uczestniczyć w życiu dzieci i prowadzić wczesną profilaktykę i diagnostykę, to jest sprawą niezwykle ważną. Ja jestem lekarzem i wiem, jak bardzo ważna jest wczesna profilaktyka, rozpoznawanie
chorób, ale także szukanie wszelakich różnych patologii. Więc ten projekt ustawy został złożony, więc to jest konkret. Ja staram się nie krzyczeć, nie opowiadać o tym głośno, ale to są sprawy, które po prostu załatwiono. A co jeszcze? No, tworzone są projekty na przykład niepełnosprawnych. Tworzone jest także... To jest niezwykle ważne, żebyśmy spróbowali zbudować projekt próbujący umożliwić łatwiejszy dostęp niepełnosprawnym do pełnej oferty usług publicznych. Myślę, że niezwykle ważną sprawą jest także sprawa bezdomności. Choćby jutro odbywa się posiedzenie, kolejne posiedzenie już Rady Opiekuńczej Warszawy w Kancelarii Premiera, gdzie spotykamy się po to, żeby rozwiązać problem bezdomnych w zbliżającej się zimie, ale także problem systemowy. Czyli dwa zadania. Krótki i długi. Krótkie zadanie i długie zadanie. No i rzecz niezwykle ważna. To wczesna interwencja u dzieci niepełnosprawnych. Ten problem w Polsce należy załatwić. Dzisiaj jest tak, że kiedy rodzi się dziecko z podejrzeniem niepełnosprawności i diagnozą niepełnosprawności, trafia ona w bardzo wiele różnych miejsc i ośrodków. Wcześniej w Polsce mieliśmy program, który tę sprawę załatwił kompleksowo. Dzisiaj tego programu nie ma. Pracujemy z organizacjami, które pracują wraz z dziećmi i ich rodzicami, z dziećmi niepełnosprawnymi. Chcielibyśmy utworzyć taki projekt takiego ośrodka, czyli wielokierunkowego działania w kierunku dziecka niepełnosprawnego, żeby dziecko nie musiało uczestniczyć w całej tej procedurze biurokratyczno-finansowej NFZ-u, MEN-u, Ministerstwa Zdrowia i wielu innych instytucji publicznych, które takimi dziećmi się zajmują. Mówi pan, pracujemy, to jednocześnie no wiem, że nie ma pan żadnego biura wielkiego, rozbudowanego zespołu. Byłam u pana, widziałam, jak to wygląda. Pracujemy, czyli kto? Panie redaktor, niezwykle ważna jest koordynacja działań między rządem, samorządem, organizacjami pozarządowymi. Faktycznie nie zależy mi, bardzo to dbałam, żeby nie budować kolejnej wielkiej struktury administracyjno-biurokratycznej. To jest niezwykle ważne. Pracujemy w niewielkim gronie, ale jednak pracujemy w dużej machinie, jaką jest Kancelaria Premiera. Ta kancelaria jest jednak sporą kancelarią, w której pracuje bardzo wielu ekspertów i merytorycznych pracowników. I pracujemy w tym zespole i wykorzystujemy działania także resortów. Dzisiaj mamy spotkanie z emerytami i z ludźmi, którzy potrzebują pomocy organizowane przez jedną z gazet. I na to spotkanie udajemy się w zespole międzyresortowym. Ja zabieram urzędników i merytorycznych pracowników bardzo wielu resortów po to, żeby móc skutecznie udzielić odpowiedzi i pomóc ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Będą do pana kierowane pytanie, co pan zrobił, żeby przyspieszyć rozwiązanie kwestii in vitro? No, to rzecz niezwykle ważna. Ja przed objęciem tego stanowiska byłem członkiem podkomisji do spraw in vitro i wiemy, że prace w podkomisji zostały zakończone. Mm-hmm. Projekt ustawy jest. Pytanie tylko, czy... No, ale marszałek Schetyna mówi, że ten projekt przepadnie, że no, pamiętam, on jest... Kiedy spojrzałem na głosowanie w sprawie obywatelskiego projektu dotyczącego całkowitego zakazu aborcji i wynik tego głosowania w Sejmie, to jednak nie jestem optymistą co do... jakości prawa dotyczącego in vitro. Dzięki partii, do której pan poszedł. To prawda. W Platformie Obywatelskiej nie było dyscypliny i to głosowanie było swoistego rodzaju testem, w jaki sposób dzisiaj w polskim parlamencie patrzy się na sprawę aborcji, a ta właśnie aborcja często wiązana jest ideologicznie, myślę tutaj o takim luźnym związku, ale jednak decyzji ideologicznej, wartościującej moralnie, dotyczącej in vitro. I po głosowaniu dotyczącym projektu obywatelskiego do spraw całkowitego zakazu aborcji, no nie jestem optymistą co do przebiegu głosowania na temat dopuszczalności w pełnym, pragmatycznym znaczeniu i europejskim standardzie dotyczącym in vitro. Czyli co byłby pan za tym, żeby po prostu odłożyć to do przyszłej kadencji, nie narażając projektu na to, że upadnie? Znaczy ja nie chciałbym, żeby roztoczyła się... A on i tak upadnie, no, i nie tak, chciałbym, żeby tutaj... roztoczyła się nad tym projektem dyskusja ideologiczna, bo ta procedura jest w Polsce potrzebna. Jesteśmy jednym z ostatnich państw w Europie, które nie reguluje w żaden sposób prawnie in vitro. Dzisiaj, kiedy dyskutujemy nad tym, od kiedy zaczyna się życie, kiedy i w jaki sposób traktować zarodki, tak naprawdę prawo tego w żaden sposób dzisiaj nie reguluje. Regulują to standardy medyczne, które są przestrzegane w takim albo innym stopniu. I albo będziemy dzisiaj budowali państwo, które problemu nie dostrzega, albo podejmiemy wyzwania zbudowania państwa, które reguluje prawnie, między innymi in vitro, stosowane jako metoda leczenia, uznane przez Światową Organizację Zdrowia jako skuteczna metoda leczenia, stosowane przez lekarzy z wielkim skutkiem. Przypomnę, że w Polsce mamy jednych z najlepszych w Europie fachowców i ekspertów dotyczących in vitro. I szkoda, że in vitro w Polsce w dalszym ciągu regulowane prawnie nie jest. Narazi się pan na zarzut koniunkturalizmu. Ale kiedy? No właśnie, jeżeli pan nie będzie tutaj ostro stawiał takich kwestii. Ale ja jestem absolutnie jednoznacznie
wyraźny w opinii dotyczącej in vitro. Ale pana wpływ na platformę był taki umiarkowany. To nie chodzi o wpływ na platformę, tylko chodzi o jakość prawa, którą ustanowimy. Jeżeli mamy przeprowadzić ustawę, która nie będzie skuteczna, bądź będzie pozwalała na przeprowadzanie in vitro w takim stopniu, jak na przykład we Włoszech, gdzie wprowadzono ustawę, którą potem zgodnie z konstytucją podważył włoski Trybunał Konstytucyjny, ale jednak ona funkcjonowała i wtedy we Włoszech wielokrotnie spadła skuteczność in vitro. Włoszki zaczęły wyjeżdżać do innych państw po to, żeby przeprowadzać in vitro. To ja jestem przeciwny takim rozwiązaniom. Ja nie chcę wprowadzać i nie jestem zwolennikiem rozwiązań prawnych, które w sposób ułatwią, umożliwią stosowanie in vitro w sposób taki, że skuteczność tego in vitro w Polsce spadnie i przestaniemy go w konsekwencji wykonywać. A tak stało się we Włoszech. Czyta pan czasem programy Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Czytam programy wszystkich partii. No i co, nie żal panu, że pan odszedł, tam jest tyle fajnych postulatów? Panie doktor, przyjąłem taką dobrą zasadę, żeby nie krytykować w sposób nadmierny środowiska, które opuszczałem. Ale tak trochę pan może chyba, nie? Bo jeżeli pan opuścił, to znaczy, że ma pan stosunek krytyczny. Jeśli pani pyta mnie o ten program, to ja chciałbym, żeby programy realizowano choć w minimalnym stopniu, nie tylko o nich mówiono. A dzisiaj czytam wszędzie, mówi Grzegorz Napieralski, że Miller zasypał dziurę Bałca, a on zasypie dziurę Rostowskiego. No i co pan na to? Taki ambitny program, a pana przy tym nie ma. Panie redaktor, chciałbym wiedzieć, czym będzie zasypana dziura, jak długo będzie zasypywana dziura i przede wszystkim, kto będzie ponosił koszty zasypywania dziury, bo to rzecz niezwykle ważna i tak naprawdę powinna być to główna oś sporów w zbliżającej się kampanii wyborczej, bo sytuacja finansów państwa jest jaka jest, dług publiczny jest, deficyt budżetowy jest i dzisiaj spór powinien pójść wokół właśnie tejże linii, a nie jestem zwolennikiem zapowiadania, kto szybciej zakopie dziurę, chciałbym wiedzieć, kto w jaki sposób planuje zakopać dziurę. W kampanii wyborczej w Szczecinie zmierzy się pan właśnie z Grzegorzem Napieralskim, no i Platforma liczy, także wielu komentatorów o tym pisze, że pan wygra, jak pan chce to zrobić. To jest jednak lider partii. Przede wszystkim nie zamierzam ulegać takim emocjom. Kto wygra, kto szybciej, kto robi. Najważniejsze jest to, żebyśmy pospierali się na tematy ważne dla państwa. To jest dla mnie ważne. Grzegorz Napieralski zaś jest szefem partii politycznej i z całą pewnością będzie musiał mierzyć swój wynik i porównywać swój wynik z innymi szefami partii politycznej, czyli z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim. To dla mnie oczywiste i jasne. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem tego, co stało się w Norwegii. Zaczyna się w tej chwili dyskusja, co zrobić, aby problem wielokulturowości jakby wprowadzić bardziej do takiego ogólnospołecznego myślenia. I także zaczyna się dyskusja być może o przywróceniu kary śmierci, o zaostrzeniu kart. Co pan sobie przede wszystkim myśli? Myśląc o tym, co stało się w Oslo i okolicach. Ja z zapartym tchem obserwowałem to, co się działo w tej Norwegii i całym sercem byłem z Norwegami, którzy patrzyli i nie wierzyli, co się dzieje w własnym państwie. Jeśli pani pyta o karę śmierci, jestem wielkim przeciwnikiem kary śmierci. Uważam, że kara śmierci to nie jest cywilizowana metoda rozwiązywania problemów społecznych. Wielokulturowość Europy to jest wyzwanie, przed którym stajemy. Wielkie ruchy migracyjne dopiero tak naprawdę przed nami. Wydarzenia w północnej Afryce pokazały, że migracja to jest problem, z którym Europa będzie musiała się zmierzyć. Albo podejmiemy wyzwanie budowy prawdziwej integracji społecznej i prawdziwej równowagi społecznej i zapraszania ludzi innych kultur do pełnego funkcjonowania w systemie społecznym, to tylko taka droga może budować nowoczesne i dobre, bezpieczne społeczeństwo. Jeżeli zaś będziemy trochę przymykali oko, trochę udawali, że problemu nie ma, zaś ta wielokulturowość będzie gdzieś podskórnie społecznie między sobą walczyła, to efekty będą takie, jakie są dzisiaj w Norwegii. Ja jestem wielkim zwolennikiem nowoczesnej, otwartej, integracyjnej Europy, która mierzy się z problemem wielokulturowości, a nie z nim walczy. Czy pana zdaniem w Polsce to jest już duży problem? W Polsce to jest problem, który będzie narastał i wcześniej czy później z wielokulturowością w Polsce będziemy musieli się zmierzyć. Ja bardzo chciałbym, żebyśmy byli takim liderem Europy w postrzeganiu integracji międzykulturowej w Polsce. Robię co mogę w tej sprawie. Spotykamy się z przedstawicielami wielu narodowości, grup etnicznych i staramy się w jak najgłębszy sposób integrować ich społecznie. To jest niezwykle ważne, żeby oni czuli się także dobrze w Polsce. To nie chodzi tylko o to, żebyśmy my czuli się dobrze z innymi mniejszościami czy z innymi kulturami, ale żeby te inne kultury dobrze czuły się także i u nas. A gdzie pan obserwuje największe uprzedzenia?
No, problem dzieci romskich jest dużym problemem w Polsce. Ten problem występuje i oczywiście możemy przerzucać się liczbami, statystykami, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Na pewno nie jest ten problem rozwiązany całościowo i systemowo. Ja z przedstawicielami rodzin romskich spotykam się i interweniujemy w wielu różnych indywidualnych sprawach, ale także próbujemy zbudować taki mechanizm zapraszania ich, wciągania w pełną kulturowość Polski. To jest niezwykle ważne, ale myślę, że tych problemów jest dużo więcej. To, co się dzieje dzisiaj na Litwie, także jest niepokojącym zjawiskiem, nie tylko dla Polaków na Litwie, ale i dla Europy. Tak to oceniam. Tylko takie jest niebezpieczeństwo, że zmieni pan ten swój urząd jednak w taki urząd interwencji w sprawach doraźnych. Nie, właśnie nie. Właśnie o to chodzi, żeby tak nie było. To nie może być tak, że ten urząd będzie odbierany jako biuro interwencji kryzysowej. No trochę oczywiście jest tak odbierany. Jest tak, że mnóstwo ludzi szuka pomocy w sprawach indywidualnych i staramy się każdemu pomóc w miarę możliwości, ale też nie jest tak, że jesteśmy miejscem czy instytucją, która rozwiązuje problemy nierozwiązywalne. Nie mamy żadnych możliwości prawnych zmieniania wyroków sądowych, zmieniania decyzji administracyjnych, które zapadły na ostatnim szczeblu, które nie mogą być podważane. Niestety często tak jest. Ale wyzwaniem jest tworzenie rozwiązań systemowych. Rozwiązania systemowe nie powstają w miesiąc, dwa czy trzy, tylko rozwiązania systemowe wymagają czasu. Więc mam nadzieję, że ten urząd zostanie utrzymany po wyborach, niezależnie od tego, kto go będzie piastował. Po to właśnie, żeby proces aktywizacji społecznych grup, które są słabsze, które wypadają z tego głównego nurtu społecznego, postępował i był jak najbardziej aktywny. To będzie zapobiegało różnym trudnym sytuacją, którą możemy obserwować w Europie. A w Platformie czuje się pan dobrze? Czuję się dobrze. Po pierwszym okresie, który oczywiście nigdy nie jest łatwy, czuję się absolutnie w tej chwili dobrze w środowisku Platformy Obywatelskiej. Czuję, że jest to grupa ludzi, która chce coś zmieniać, chce w sposób w miarę stabilny przeprowadzać Polskę przez ten trudny czas, no, w którym się znajdujemy. Pan Grzegorz Napieralski mówi, że to jest grupa partaczy. Ja myślę, że takie mocne słowa polityczne nie są mi słowami najbliższymi, w związku z tym nie będę ich komentował. Bardzo dziękuję. Minęła godzina 8. Pan Bartosz Arłukowicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dziękuję był bardzo. Gościem poranka. Dziękuję panie ministrze, panie pośle.